Kiedyś to on dawał jej wsparcie, dziś role się odwróciły. Po rozstaniu z partnerką Rafał Mroczek, 37 lat, może liczyć na przyjaciół. Z Małgorzatą Pieńkowską od blisko 20 lat gra w serialu M jak Miłość. Znają się doskonale. Gdy aktorka walczyła z chorobą nowotworową, był jedną z osób, na którą zawsze mogła liczyć. Teraz on potrzebuje wsparcia. Ona bardzo go ceni. Matkuje mu nie tylko na ekranie, ale również w realnym życiu. Wielokrotnie jej pomagał, gdy zmagała się z nowotworem piersi, kibicował, kiedy występowała w Tańcu z Gwiazdami. Pocieszał, gdy musiała rozstać się z córką, która wyjechała studiować w innym mieście. Teraz ona go wspiera, rozmawia, tłumaczy, zdradza osoba z planu serialu. Mimo dobrych chęci relacji Rafała i Joanny nie udało się naprawić. Tegoroczny urlop każda z nich spędziło oddzielnie. Ona wybrała się do Turcji, on do Indii. Rafał nie pojechał na wakacje. Wziął udział w akcji poszukiwawczej Bruna, który zaginął przed laty w Dolinie Parwati. Sam zaoferował pomoc, mówi na żywo Bartosz Weremczuk, ceniony polski detektyw, który na prośbę rodziny zaginionego zorganizował wyprawę. Obaj spędzili wspólnie 3 tygodnie, dobrze się poznali i zaprzyjaźnili. Pamiętam, jak spotkała nas lawina błotna w Himalajach. Gdy odłamki skał zaczęły spadać na samochody nad przepaścią, nie martwił się o siebie. Myślami był przy córce, tęsknił za nią, stale o niej opowiadał, dzwonił do niej. Chciałbym, żeby każdy ojciec był tak oddany swojemu dziecku jak on swojej Zosi, dodaje Weremczuk, znany m.in. z głośnej ostatnio sprawy porwania przez ojca dwójki dzieci w Bydgoszczy i reprezentowania ich mamy. Rafał nie chce komentować tego, co się dzieje w jego życiu prywatnym. Na Instagramie opublikował oświadczenie: prawdą jest, że pomimo wielu prób i profesjonalnej pomocy nie udało się uratować związku z partnerką. Kocham swoją córkę i ponad wszystko chcę uczestniczyć w jej życiu na tych samych prawach, co jej mama. Dobro mojej córki jest dla mnie celem najwyższym.